Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, przepraszam, że tak długo nie informowałem o wydarzeniach bieżących, ale to wymagało bardzo dużo czasu, aby przeprowadzić rozmowy. Chodzi tutaj o wielkie autorytety nauki prawa, zwłaszcza prawa konstytucyjnego, państwa polskiego. O co chodzi? Chodzi właśnie o to referendum ostatnie, jak i to referendum, które odbyło się odnośnie konstytucji pana Kwaśniewskiego. Myślałem, że ja jestem w błędzie, dlatego zaczerpnąłem głębokich informacji w Polsce i poza Polską. I nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się w ogóle. Konstytucja pana Kwaśniewskiego jest absolutnie nielegalna, ponieważ to, co oni zrobili, a zatem oni sobie wewnętrzne rozporządzenie ustalili, że większość, jeżeli jest większość w głosowaniach, oczywiście poparciu tej konstytucji, to będzie uznane. Ale nie dotyczy to 50% plus jedna osoba. Tutaj chodziło o to, że powiedzmy będzie 40% społeczeństwa, prawda? Ktoś sobie wyliczą, że i tak przerobimy to na ważną, ponieważ inaczej przekręt Polski nie miałby wartości. I tak się stało. Widzicie Państwo, ja nie powiem niczego, gdzie nie jestem przekonany. Ale co za tym idzie? Coś znacznie gorszego, ponieważ żaden z rządów, ale to żaden rządów, nie będzie odpowiadał karnie, bo nie może odpowiadać. Dlaczego? Na pewno takie będą pytania, dlaczego może nie odpowiadać nikt? Otóż dlatego, że nie ma konstytucji. Nie ma, po prostu nie ma. I kto pierwszy wstał, ten rządził tak, jak chciał. I to jest ten plan z Magdalenki o likwidacji państwa polskiego. I zobaczcie Państwo, dzisiaj pokazali, że zadłużenie Polski jest na 5 bilionów 950 miliardów. Uwaga, ale ukryte. Tutaj nie ma konkretnej kwoty, ale zbliża się też do tych 5 bilionów. Więc nie pomyliłem się, że zlikwidowali Polskę, a w szczególności okradli naród polski z wszystkiego, co tylko było możliwe. Tak, proszę Państwa, musicie to wiedzieć. To jest wielkie przestępstwo, wielki przekręt, za co nikt nie będzie odpowiadał. Jarosław Kaczyński poszedł na rękę nam bardzo z tym referendum z 15 października. Nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy. Bo właśnie okazało się wszystko. Tylko się zastanawiam. Dlaczego o tym żadne media nie chcą mówić? Nawet te osoby, które nagrywają filmy, tak jak i my, przecież to są inteligentni ludzie. Powinni o tym powiedzieć, ale nie powiedzą. Wiecie dlaczego? Bo współpracują właśnie z tymi okupantami i są na ich usługach. Tak, proszę Państwa. Tak ważne wydarzenie, które miało miejsce 15 października w Polsce i to drugie referendum, a właściwie to pierwsze referendum konstytucji pana Kwaśniewskiego, dzisiaj potwierdziło, i to są autorytety, powtarzam, nie tylko z Polski, ale również i z byłymi członkami trybunałów rozmawiałem. Ale co mi powiedzieli? Panie Potocki, to, że pan to ujawnił, to dziwimy się, że pan chodzi po ziemi jeszcze. Pan tą tajemnicę wyciągnął na wierzch, która była skrywana 30 ponad lat.
i społeczeństwo się przyzwyczaiło do tego złodziejstwa. A Pan wyłożył kawę na ławę. Panie Potocki, Pana życie jest w wielkim zagrożeniu. I to naprawdę ludzie bardzo poważni, z najwyższych półek. Ja zadaję pytanie, czy wy byście chętnie nagrali film ze mną? W żadnym wypadku, dużo nam się nie pozostało, ale chcemy umrzeć w łóżku, a nie na ulicy lub gdzieś w bramie. A to Panu grozi. To Panu grozi. Może Pan być pewien, że żaden rząd tego Panu nie puści płazem. Służby się Panem zainteresowały i to bardzo. Co Pan zrobił? I teraz zobaczcie, aby potwierdzić to wszystko. Przecież minister spraw wewnętrznych i administracji oraz jego zastępca skazani prawomocnym wyrokiem nie siedzą i siedzieć nie będą. Rozumiecie? Nie będą. Nie będzie nikt siedział. Ale to nikt. Więzienia są dla narodu. Nie dla urzędników. Dla narodu. Naród ma i siedzieć. Ci, co są niepokorni. A później do obozów. Ciężkiej pracy pojedziemy. Wszyscy. Nie macie majątków, nie macie nic. Nawet ubrania, które nosicie, nie są wasze. To samo i te garnitur nie jest mój. Jestem użytkownikiem. Zabiorą wam wszystko. Bo nowi właściciele, pamiętacie jak mówiłem? Są już nowi właściciele i to, co mówił Duda Andrzej, wszystko się potwierdziło. Polskę zachowajcie w sercu, bo jej już nie ma. A wy jeszcze, kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Wy powinniście przyjść tutaj do nas. Na Wiertniczą 139. Nagramy wielki film społeczny. Umówmy się na którąś godzinę, któregoś dnia. Pokażmy, że jednak naród nie akceptuje tego. Dlaczego tutaj jest stacja TVN niedaleko mnie? Nie chcą nawet rozmawiać na ten temat. Żadna ze stacji. Pani Ogórek uciekła za granicę i wielu innych dziennikarzy uciekło. Ale Kaczyński pięknie powiedział, ja jestem spokojny i wy bądźcie spokojni, bo nikt nie może nas postawić, nawet przed sądem. Powiedział prawdę. Dlaczego Ziobro wrócił? No wystąpił z PiS-u, to już wiadomo, bo Solidarna Polska się wycofała, suwerenna Polska się wycofała. To jest nazwa zapożyczona od nas. W sposób nielegalny, ale na to nie mamy żadnego wpływu. Dzisiaj wybieramy się z panem Wojtkiem do Urzędu Rady Ministrów. Zobaczymy, czy nas wpuszczą. Jestem przekonany, że nas nie wpuszczą, ale trzeba iść. Trzeba iść i pogratulować Kaczyńskiemu. Zrobił majstersztyk, ale on nie miał innego wyjścia, bo by poszli wszyscy siedzieć. Dlatego się ujawniło. A wiedział doskonale, że jeżeli to referendum nie ma kworum, to Potocki wróci do konstytucji Kwaśniewskiego. On się nie pomylił. A to, że ja mówię, że nie podlegają żadnej karze, to jest święta sprawa. Już nie chodzi o te biliardy, które zabrali długu. Po resztę połowę do kieszeni schowali. To jest inna sprawa, ale jest to prawdą, bo zobaczcie, wszystkie spółki Skarbu Państwa są prywatną własnością ministrów. Ale to wszystkie. Natomiast koncerny, tak jak Orlen Grupa, Akron wcześniej, czy Azoty, to też jest prywatna firma. Dlatego Obajtek nie musiał nikogo wpuścić. Czy wy myślicie, że jemu spadnie włos z głowy? Wam tak, bo wy za to będziecie bekać i płacić. Nie będzie mowy, że my nie wzięliśmy. Wzięliście, bo wy też naród stoicie za tym, żeście kradli tą Polskę. Nie bezpośrednio,
ale pośrednio. Oj Boże kochane, kim wy jesteście Polacy? Zastanówcie się o swoją przynależność do jakiejś grupy. Sprawa wojenki. Zobaczcie, tyle wojska polskiego wysłano gdzie? Do Izraela, na Ukrainie. Polskie wojsko są jako niewolnicy, jako zakładnicy. A wy co? Takie siermięgi jesteście, oglądacie filmy, wiadomości TVN-u, klaszczecie, jak to dobrze jest w Polsce. To wam bokiem wyjdzie. Wasze dzieci wszystkie pójdą na front. Armia, nowa armia rosyjska, 420 tysięcy, uzbrojona po zęby. Nie tylko ona, bo Chińczycy również postawili twarde weto. I co nieszczęśliwy, chory człowiek w Stanach Zjednoczonych? A no tak było, my teraz nie będziemy finansować Ukrainy, bo mamy finansowanie Izraela. A co mnie to cholera jasna, jakiś Izrael obchodzi? Co my mamy do Izraela? Okradli nas też, złodzieje izraelscy. I cały czas kradną, bo tam nawet renty im płacimy. A ja powiem tak. To Palestyna zaprosiła Żydów do siebie, a oni chcieli ich wyprzeć. Nie udało się. Będzie coraz więcej zamachów bombowych. Może w końcu kiedyś ten zamach bombowy się niedługo chyba ukaże w Polsce, na pewno przed 13 grudnia, bo 13 grudnia najprawdopodobniej Kaczyński wprowadzi stan wyjątkowy, potem przekształci go w stan wojenny i tak będzie dalej. No Polacy, kochane narodzie, głupi się rodzą, ale jak się uczą i mają odwagę, to są mądrzy Polacy. Mądrych jest garstka. Ta, która jest w posiadaniu dowodów suwerena, która je zabezpieczy, to zabezpieczy przed wszystkim. A te parszywe sądy, które są. Własność Jarosława Kaczyńskiego, policja prywatna własność, wojsko prywatna własność. Dwóch generałów powiedziało, że nie. 10 wyszło. Ilu pułkowników odeszło? Jak ktoś tam pułkowniczka wziął marnego przyjaciela Macierewicza, dostał szlify generalskie, jest wielki generał, zero doświadczenia i umiejętności. Co wy chcecie powiedzieć? Mięso armatnie wyślecie? Wstyd mi jest za was. Wstyd. Ale ja o swoją rodzinę zadbałem, to wam gwarantuję. Nikt do wojska nie pójdzie. Nawet nikt nie przyjdzie, bo jedzie do domu. Nie przyjdą. Bo musieliby mieć pieluchy między nogami, bo każdego bym zabił na miejscu. Bo to nie jest wojna o Polskę, żeby wysyłać wojsko polskie gdzieś tam do Izraela czy na Ukrainę. Zabiłbym każdego jednego, pomimo wieku, który mam. Ale jeszcze potrafię się obronić i rodzinę. To nie jest groźba. Pamiętajcie, wy nie macie prawa żadnego dziecka brać na wojnę. Jasne? Do was mówię. Do tych ścieków, do tego szamba. Gratuluję panu Kaczyńskiemu referendum. Tak, panie Kaczyński, zawsze mówiłem, że jest pan sprytnym politykiem. Ograł pan wszystkich tych frajerów, którzy są, to są frajerzy koło pana. I nieudacznicy. Pan jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem. Ja potrafię to wszystko przewidzieć, a pan robi to, co ja chcę. Zgodnie z planem. Proszę Państwa, na tyle dziękuję. Rozsyłajcie ten film i zacznijcie się zastanawiać nad swoimi osiągnięciami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.